Agnieszka Kryszkowska jest z wykształcenia ekonomistką. Pracowała m.in. jako dyrektor Wydziału Finansowego w Urzędzie Wojewódzkim. Zadania, jakie stoją przed nią jako zastępczynią burmistrza Kowar, nie należą do łatwych. Pod jej nadzorem znajdują się wydziały takie jak gospodarka komunalna, ochrona środowiska, współpraca z KSWiK-iem, który w tej chwili bez przerwy jest niestety na tapecie. Również gospodarka przestrzenna, tak samo pozyskiwanie środków ze wszystkich źródeł, również z unijnych, ale nie tylko. To szczególnie ważne przy stosunkowo niedużym, bo wynoszącym około 30 milionów złotych budżecie miasta. Na nowe inwestycje należy jednak zabezpieczyć 15% ich wartości. Na pewno 2015 rok nie daje nam tak ogromnych możliwości, jakie będą dawały budżety innych lat, gdzie będziemy mogły już spokojnie te środki zabudżetować, żeby zabezpieczyć 15% własnego wkładu na te inwestycje bądź inne zadania, które będziemy realizować. Kwoty będą szły w setki tysięcy czy w miliony? No myślę, że na razie na pewno w setki tysięcy. Bo ten nasz budżet jest bardzo skromny. Także na pewno w momencie, kiedy udałoby się nam pozyskać firmy, które będą płaciły duże podatki od nieruchomości, to wtedy będzie już na pewno łatwiejsze dla nas i będziemy mogli więcej pozyskiwać tych środków na już wtedy inwestycje. Rok 2015 będzie więc swego rodzaju sprawdzianem dla Bożeny Wiśniewskiej, która, jak sama twierdzi, musi uporządkować sprawy miasta. A jednym z większych problemów jest sprawa wielomilionowego zadłużenia Kowar wobec karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. Sądzę, że mając takie wsparcie tu ze strony pani Agnieszki Kryszkowskiej, która jest właśnie wiceburmistrzem, że damy radę.